To jest właśnie wspaniałe w historii o pierścieniu władcy. Bo czy wiesz, kto jest władcą? Ty nim jesteś. Jesteś panem swojego życia, ciała, rodziny, swojego świata. Władca w tej przypowieści jest młodym człowiekiem, który nie ma zbyt dużego doświadczenia. W życiu wszystko mu się udawało i myślał sobie, że tak to właśnie powinno wyglądać. Wydawał przyjęcia, ciągle świętował, miał mnóstwo wolnego czasu, słowem świetnie się bawił. I dobrze, jeśli życie jest proste, ciesz się nim. Jednak ponieważ władca brał ten dobry czas w życiu za pewnik, nie pomyślał, że może on kiedyś przeminąć. Nie przygotował się więc do trudności, które miały nadejść. Kiedy w końcu przestało być dobrze, nie spodziewał się tego. Nie wiedział, jak sobie poradzić. Był zły na innych i na siebie, kiedy popełniał błędy. Brakowało mu kompetencji, żeby cokolwiek zrobić. Siedział więc tylko w swoim pokoju, płakał, był zły i nieszczęśliwy. Ale to nie jest sposób na rozwiązywanie problemów. Władca ten miał wielu ministrów. Ich zadaniem było mu pomagać. Tyle, że nawet jeśli jesteś doradcą i służysz królowi, to i tak nie możesz mu po prostu powiedzieć, co ma robić. Nie posłuchałby. Wiecie, jak to jest mieć męża? No właśnie, nie posłuchałby. Żona zresztą też by nie posłuchała. Dlatego właśnie trzeba być bystrym i przebiegłym. Co więc zrobili doradcy? Dali mu pierścień. Był to prosty pierścień, a na nim wygrawerowane ponadczasowe słowa. To również przeminie. Opowiadałem tę historię wiele lat temu. Od tamtego czasu ludzie bardzo często do mnie przychodzą i pokazują mi swoje pierścionki. Na nich także widnieją te słowa. To również przeminie. Władca nosił pierścień przy każdej okazji. Tak mu kazali doradcy. Dzięki temu całe jego życie uległo zmianie. Kiedy tylko pojawiały się trudności, kiedy problemy zaczynały się piętrzyć, władca patrzył na pierścień i mówił sobie, to również przeminie. I tak rzeczywiście było. To nie jest tylko teoria. To prawda. Wielu z Was z pewnością miało bardzo złe momenty w życiu i udało się Wam je pokonać. Nieważne jak bardzo jest źle, nic nie trwa wiecznie. To prosta prawda, naturalna kolej rzeczy. Mówię Wam o niej dzisiaj, żebyście sobie ją przypomnieli. Czasami, kiedy doświadczamy tych najgorszych momentów w życiu, nie potrafimy zobaczyć światełka na końcu tunelu. A jeśli nie widzimy końca, to pogrążamy się w rozpaczy. Pierścień tymczasem przypomina nam, że owszem, koniec kiedyś nastąpi. Pamiętam, że mówiłem to wielu więźniom, których spotykałem w zakładach karnych. Nieważne jak długo potrwa Twoja odsiadka, ani się obejrzysz, a w końcu stąd wyjdziesz. Nadejdzie taki dzień. Poczujesz się wtedy szczęśliwy i będziesz wolny. Rok albo dwa lata później pewnie nie będziesz już tego pamiętał. Zaczniesz zupełnie nowe życie. To przemija. Nie mogę się powstrzymać przed opowiadaniem tej historii. Nie pamiętam kiedy dokładnie ją przytaczałem, bo wygłaszam naprawdę dużo wykładów na całym świecie. Ale nawet jeśli ją już wcześniej słyszeliście, to nieważne. Pamiętajcie, powtarzające się opowieści również przemijają. Dlatego jeśli będzie Wam naprawdę źle i znajdziecie się pomiędzy tygrysem a wężem, pamiętajcie, że zawsze gdzieś jest jeszcze miłość.